Pominęli dwie litery. Skąd wzięła się nazwa nowego wariantu koronawirusa? Omikron. Skąd wzięła się nazwa nowego wariantu koronawirusa? Nowa mutacja koronawirusa została nazwana 15 literą alfabetu greckiego, Omikron. Jednak nie jest to 15 znany wariant wirusa, a przy nazewnictwie zostały pominięte dwie litery alfabetu. Wcho wyjaśnia, że powodem tej decyzji jest chęć uniknięcia stygmatyzacji. Światowa Organizacja Zdrowia posługuje się literami alfabetu greckiego, aby nazwać warianty koronawirusa. Delta była najbardziej dominująca. Kolejne osiem wariantów rozpoznanych po delcie w tym Epsilon, Iota i Lambda są w stanie wygaszenia. W zeszłym tygodniu RPA odkryto nowy wariant o nazwie B.1.1.529. Obserwatorzy mogli się spodziewać, że FHO nazwie jego kolejną grecką literą alfabetu, no, ale FHO pominęła tę i kolejną literę XI. Zamiast tego organizacja użyła nazwy omikron 15 litery alfabetu greckiego. Who wyjaśnia: No, zbyt łatwo pomylić z nowym. A XI nie został użyty, ponieważ jest to popularne nazwisko, wyjaśniła FH w oświadczeniu przesłanym do CNN. Najlepsze praktyki w w zakresie nazywania nowych chorób sugerują unikanie obrażania jakichkolwiek grup kulturowych, społecznych, narodowych, regionalnych, zawodowych lub etnicznych, dodaje organizacja. Choć wymawiana inaczej, grecka litera Xi jest podobna do chińskiego nazwiska Xi, jak w przypadku chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, takie nazwanie nowego wariantu koronawirusa podsycałoby spekulacje na temat pochodzenia wirusa. Chiny zaprzeczają, że wirus powstał w Wuhan. Chiny starają się zdystansować od pandemii COVID-19 i odpierają zarzuty, że wirus powstał w chińskim mieście Wuhan. Naukowe nazwy chorób mogą być trudne do wymówienia i zapamiętania, oraz są podatne na błędne raportowanie, poinformowała w Chowmaju. W rezultacie ludzie często uciekają się do nazywania wariantów według miejsc, w których zostały wykryte co jest stygmatyzujące i dyskryminujące, dodała Światowa Organizacja Zdrowia. Wchłonika kojarzenia wirusów z określonymi regionami świata. Niektórzy uważają, że użycie terminów wirus Wuhan i wirus chiński do opisania COVID-19 doprowadziło do prześladowań osób pochodzenia azjatyckiego. Na swojej stronie internetowej wcho stwierdziła, że stosuje najlepsze praktyki w zakresie nazewnictwa nowych chorób człowieka w celu zminimalizowania niepotrzebnego negatywnego wpływu nas w chorób na handel, podróże, turystykę lub dobrostan zwierząt. W greckim alfabecie zostało jeszcze 9 liter do wykorzystania, a kolejna po omikronie topi.